Dzień dobry, dzień dobry. Witamy Was serdecznie wiosennie w pełnym słońcu. Monika Kardas i Katarzyna Sadek, dzień dobry. ja nadaję, słuchajcie, ze wsi tutaj koło Warszawy z Wiązowny, natomiast Kasia jest teraz. Jestem w Monachium na Bawarii, pięknej, słonecznej dzisiaj. Także obu nam dopisuje pogoda, obie mamy kontakt tutaj z przyrodą i chodzi o to, żeby, słuchajcie, jak najwięcej dobrych rzeczy do nas przyciągać, ale rzeczywistość bywa różna. Słuchajcie, to, co teraz może być naszym utrapieniem, to komary, mężki i kleszcze, prawda? Fajnie jest posiedzieć na tarasie, fajnie wyjść do parku, do lasu, nad wodę. Fajnie jest posiedzieć z dziećmi czy pogrillować, ale niestety te uciążliwości, one są czasami nieprzyjemne, ale czasami też niebezpieczne, prawda? Tak jak ukąszenia. Więc słuchajcie, co zrobić, żeby się ustrzec w ogóle przed tymi ukąszeniami i jak później możemy sobie z nimi poradzić, jeżeli do czegoś takiego by już doszło. Przede wszystkim słuchajcie, dlaczego my jesteśmy takim łakomym kąskiem? Mówiło się kiedyś, że ktoś ma słodką krew i przyciąga komary, prawda? Że nie każdego komary gryzą. Kiedyś ludzie chętniej jedli, słuchajcie, duże ilości czosnku, cebuli. Nikomu to nie przeszkadzało. Teraz to już wyszło z mody nieco, prawda? Także musimy szukać innych metod. Możemy gdzieś tam sobie w zaciszu domowym czasami pojeść, ale na co dzień nie możemy tego stosować. To znaczy nie jest to zwyczajowo przyjęte. Słuchajcie, co jeszcze lubią komary? Komary lubią nasz pot, ponieważ tam jest, słuchajcie, kwas mlekowy, amoniak i to są takie właśnie elementy, składniki, które bardzo przyciągają. Dodatkowo ciemny kolor, ciemne, jaskrawe kolory, nasz ruch. Przecież słuchajcie, komary nie mają wzroku wyczulonego, tylko one reagują na ruch. Natomiast one są w stanie nas bezbłędnie jakby wyczuć. No i właśnie te kolory, jeżeli chcemy się zabezpieczyć, to lepiej założyć jasne, łagodne kolory i wtedy będzie nam łatwiej. No tak. Czyli możemy jeść cebulę, czosnek, ale niekoniecznie. Kasiu, co ty sądzisz? Jakie ty znasz metody takie przyjemne, pachnące na to, żeby po prostu przeżyć to lato z jak największymi korzyściami? Dokładnie. No, cebula i czosnek mają wspaniałe właściwości, ale potem ciężko ruszyć gdzieś do towarzystwa. Dlatego olejki eteryczne, które tutaj polecamy wszystkim serdecznie, to wspaniała alternatywa. I działają i od wewnątrz, i od zewnątrz, czyli jeżeli my sobie posmarujemy skórę mieszanką olejków eterycznych, na przykład z jakimś olejem bazowym, albo zrobimy sobie taki psikacz w sprayu, no to wtedy nasza skóra pięknie pachnie, jednocześnie odstrasza różne owady, nie tylko komary, meszki, nie tylko te latające, ale też kleszcze, których najwięcej się boimy. No, ale przy okazji olejki eteryczne zostają wchłonione do naszego organizmu i przenikają do naszego krwioobiegu i to nawet bardzo szybko, bo już po 20 minutach krążą w całym naszym krwioobiegu, co oczywiście ma wpływ na to, że cały czas one w naszym organizmie są, nawet jeżeli z powierzchni skóry lekko się już utlenią. No i oczywiście każdy woli mieć piękny zapach, szczególnie naturalny, niż pachnieć po prostu przetrawioną cebulą czy czosnkiem, chociaż oczywiście walory zdrowotne są jasne i znane nam wszystkim. Także ja jak najbardziej polecam olejki, z tym, że nie zapachowe, nie sztuczne, bo szkoda zdrowia po prostu. Tak samo jak chemiczne różne repelenty podtruwają nas, delikatnie mówiąc, jeżeli używamy ich w nadmiarze, mogą nawet być toksyczne, zaszkodzić, szczególnie naszym dzieciom. Natomiast olejki eteryczne, sztuczne, to są po prostu sztuczne twory wytworzone w laboratorium i też zdrowia nam nie dodadzą. Natomiast jeżeli sięgniemy po olejki eteryczne, prawdziwe olejki eteryczne, takie, które tutaj są tutaj za mną, ale takie, które my tutaj proponujemy, to
Oprócz tego, że odstraszymy tych krwiożerców, to jeszcze będziemy pięknie pachnieć, a skutkiem ubocznym jest wspieranie swojego zdrowia. Także wszystko, co nałożymy na skórę, wszystko, co wdychamy, będzie nas wspierało tutaj od środka. Dokładnie. Dlatego zawsze warto zadbać o tą najwyższą jakość. I ważne jest właśnie po to, żeby zmienić to nasze środowisko wewnątrz naszego organizmu. Czyli to, co my robimy, słuchajcie, oczyszczamy ten nasz organizm regularnie. Dbamy o to, żebyśmy byli dobrze nawodnieni, żebyśmy nie byli zakwaszeni, żeby tam się nic nie zalęgło z tych rzeczy, które nie powinny u nas mieszkać. I będziemy mieli dużo tlenu i wysokie pH, to wtedy jesteśmy bardziej odporni też na wszelkiego rodzaju latające owady. I słuchajcie, co my możemy zrobić, jeżeli chodzi o te olejki? Kasię, zaraz poproszę o to, żeby tutaj opowiedziała o takich specyficznych mieszankach, które są przygotowane. Natomiast słuchajcie, to, że zmieniła się pora roku, wcale nie oznacza, że my musimy już natychmiast kupować specjalne olejki, które są przystosowane do zwalczania owadów. Ponieważ spokojnie, jeżeli mamy te olejki eteryczne doTERRA, możemy spokojnie, słuchajcie, wykorzystać wiele z nich. Taki podstawowy olejek, słuchajcie, olejek z drzewa herbacianego, który ma właściwości przeciwgrzybicze. Słuchajcie, fantastycznie działa, jeżeli chodzi o odstraszanie komarów. Olej, który myślę, że większość z nas posiada w domu, ze względu na świetne właściwości przeciwgrypowe i przeciwwirusowe, to jest On Guard, to jest olejek czterech złodziei. Na pewno świetnie będzie działała limonka i trawa cytrynowa, ale na przykład mięta pieprzowa. Mięta pieprzowa, którą mamy na niestrawność w domu, możemy po kropelce zastosować. Cyprys, nie wiem, czy każdy zna cyprys. Jeżeli teraz mamy lato, to możemy pójść do lasu. Majeranek, słuchajcie, z tych takich olejków, które mamy na co dzień, które używamy na katar. No i tutaj, słuchajcie, lawenda. I to są takie podstawowe olejki. Myślę, że każdy z nas posiada chociaż kilka z tych olejków. I słuchajcie, możemy sobie robić dowolne mieszanki. Możemy, tak jak Kasia mówiła, możemy się smarować, możemy pić po to, żeby zmienić ten zapach naszego ciała wewnętrzny. Możemy się psikać, możemy dyfuzować, możemy sobie na pościel nałożyć, na ubrania, na obrus. A ty, Kasiu, co byś zaproponowała jeszcze? Ja mam właśnie też taką mieszankę tutaj gotową zrobioną, z tym, że jeśli wychodzimy na słońce, to wtedy nie dodajemy cytrusa, a jeżeli to jest spotkanie wieczorne, jakiś na przykład grill czy inne jakieś miejsce, to wtedy możemy spokojnie dodać na przykład olejek lemon, peppermint i te kilka tych, co wymieniłaś i możemy po prostu taką kuleczką smarować naszą skórę. Ja nie smaruję, bo zaraz idę się opalać. I słuchajcie, możemy również właśnie popijać sobie wodę na przykład z miętą. Jeżeli mamy upalne lato, weźmiemy sobie taki litrowy dzbanek wody, dodamy jedną kroplę mięty, to już cała rodzina z tej jednej kropli mięty ma pożytek, ponieważ mięta chłodzi. Czyli oprócz tego, że bardzo dobrze wpłynie na nasze trawienie, chłodzi nas, to jeszcze będzie właśnie zmieniała to pH takie, które na zewnątrz skóry nasze powstaje. No i oczywiście w dzisiejszych czasach mam wrażenie, że te owady, one się troszeczkę nas nauczyły, nawet bym powiedziała więcej niż troszeczkę. I kiedyś wystarczyło, mamy taką mieszankę, TeraShield się nazywa, z angielskiego w dosłownym tłumaczeniu tarcza ochronna. I wystarczyło się posmarować tą mieszanką, i te komary faktycznie na nas nie siadały. W zeszłym roku nie tylko mnie się zdarzyło, ale również moim znajomym, zwłaszcza na Mazurach, gdzie podobno te komary były wściekłe. Tak to nazywaliśmy, bo już ta mieszanka to było za mało. Trzeba było ją uszlachetnić, wzbogacić jeszcze kolejnymi olejkami, na przykład cytronelą, która bardzo obficie pachnie. I wtedy dopiero miało to swój skutek. No i trzeba było często to smarowanie robić, dlatego wtedy takie były spreje wygodne, czyli co chwilę po prostu się psikaliśmy i dopiero wtedy był spokój. No ale
większym takim jeszcze postrachem dla ludzi to są kleszcze. I o ile kiedyś mówiło się, że jak się szło do lasu, że grzybiarze i tak dalej, to teraz niestety tego kleszcza można złapać zwyczajnie pod blokiem, siedząc na trawie czy nawet na ławce. A nawet niedawno słyszałam, że u kogoś na balkonie po prostu zdarzyło się to, że na balkonie był kleszcz i wszedł na ciało mojej koleżanki. Dlatego, jeżeli chcemy uchronić się przed tymi potworkami, no to po prostu powinniśmy regularnie używać olejki. No i jeżeli ktoś ma taką skłonność, bo jednak są ludzie, do których to bardziej robactwo po prostu jakoś lgnie, mają właśnie taką krew specyficzną czy zapach, no to takie osoby szczególnie muszą się chronić. I słuchajcie, nie wiem, czy wszyscy wiedzą, że nie tylko kleszcze przenoszą boreliozę, że nie tylko boreliozę zresztą, jest jeszcze kilka takich różnych, nazywają się to choroby odkleszczowe, a okazuje się, że są badania i coraz częściej się o tym mówi, że nawet ugryzienie przez mężkę może przenieść po prostu jakieś bakterie i wywołać chorobę w naszym organizmie. Dlatego ważne jest to ochronienie się, ale ważne jest też posmarowanie się po ugryzieniu. Jeżeli nawet ono już się zdarzy, to my możemy użyć olejku On Guard albo olejku oregano po to, że albo lawendy Tak, chociażby, po to, pamiętam żeby też. Po prostu odkazić to miejsce ugryzienia, i ponieważ olejki to są maleńkie cząsteczki, one przenikają przez skórę, przez wszystkie bariery, aż do komórek, po prostu będą działały bakteriobójczo również wewnątrz tego ugryzienia. Także im szybciej posmarujemy, tym lepiej. I również po wyjęciu kleszcza. Na przykład moja metoda jest taka, że ja, jeżeli dziecku wyjmuję kleszcza, to przez 7 dni, 5-7 dni codziennie, kilka razy dziennie smaruję oregano i On Guardem, czyli to są właśnie olejki z podstawowej apteczki, a przy okazji oregano i On Guard wspierają nasz system immunologiczny, więc jakby dwa w jednym. Także Dokładnie. tutaj I jest duża możliwość. sądzę, że to jest dużo lepsze rozwiązanie niż, słuchajcie, bieganie z kleszczem do laboratorium, bo też takie pomysły niektóre osoby miewają, więc to, co tutaj Kasia nam proponuje, czyli systematyczne, wielokrotne smarowanie tych miejsc olejkami, jest zdecydowanie bardziej rozsądnym rozwiązaniem. Tak, jeszcze bym tylko dodała, że często spotykam się z osobami, które z dzieckiem jadą na pogotowie, żeby wyjąć kleszcza, i niestety to nie jest stan zagrożenia życia, więc takie osoby czekają przez wiele godzin w kolejce, i ten kleszcz już po prostu dawno powinien być usunięty, rana zaopatrzona właśnie olejkiem. Natomiast no, my się boimy, nie bójmy się tego. Ja pamiętam, że pierwszego kleszcza, jak wyjmowałam dziecku, no to też mi się ręce trzęsły, bo po prostu się nasłuchałam strasznych historii, a tak naprawdę nie każdy kleszcz nas zarazi, tym bardziej, że to też zależy od tego, jak długo on jest w naszym ciele. Więc im krócej jest, tym lepiej, więc kupmy sobie kleszczyki, takie specjalne łyżeczki są, widelczyki, nie wiem jak to się tam nazywa, w aptece do wyciągania, a po prostu zawsze miejmy te olejki przy sobie. Niektórzy są zwolennikami antybiotykoterapii po ugryzieniu kleszcza. Ja akurat niekoniecznie, chociaż nikomu nie polecam i nie odradzam, bo to są paskudne choroby, ale jak sobie miałabym wyobrazić, że w jednym sezonie letnim miałabym 3 razy dziecku podać ciężkie antybiotyki, to raczej to nie jest dla nas, więc wolę właśnie tutaj zaopatrzyć się w antybakteryjne olejki. Dokładnie, dokładnie tak. Czyli po pierwsze właśnie profilaktyka, czyli utrzymanie naszego ciała w dobrej kondycji, zadbanie o taki zdrowy zapach dla nas, który będzie odstraszał te komary i kleszcze. No i później właśnie, podobnie jak słuchajcie w przypadku grypy, najważniejsze, żeby się nie bać, tylko żeby wiedzieć, co my mamy zrobić, jeżeli coś się wydarzy. I taka domowa apteczka, którą my posiadamy w postaci pewnego rodzaju suplementów, dobrej wody, olejków, ona spowoduje, że my po prostu nie będziemy się bać. Czy właśnie to, o czym Kasia wspomniała, takie są kleszcze do kleszczy.
To kiedyś się zaczęło, prawda, dla zwierząt, ale warto mieć taki przyrząd w domu i naprawdę nie należy się tego obawiać, czy tam coś zostanie, tylko od razu dezynfekować. No dobrze, Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Bardzo dużo ciekawych rzeczy powiedziałaś, tym bardziej, że no, jesteś mamą trójki dzieci i dużo czasu spędzasz z nimi na dworze, na świeżym powietrzu. Tak, my kochamy po prostu siedzieć na trawie, uziemiamy się. I jeszcze dodam, że to, co często się zdarza, nam też się zdarzyło parę razy. Dzieci mają odczyn alergiczny po ugryzieniu zwykłej właśnie tej muszki, meszki, jakkolwiek ją zwiemy. Po prostu infekuje się to miejsce, potem podchodzi ropą, no i wtedy ludzie często znowu też muszą iść do lekarza, no bo sami sobie z tym nie radzą. A sposób jest też olejkowy na to i już mamy na to sprawdzone metody, czyli trio olejkowe: lemon, peppermint, lawenda. Trzeba kilka razy dziennie smarować takie miejsce po ukąszeniu. Jeżeli to miałoby być jeszcze na przykład wzmocnione czymś, to wtedy my na grupach sobie doradzamy w zależności od sytuacji. Jeżeli ktoś jest tutaj w naszej drużynie, naszym klientem, to mamy właśnie grupy wsparcia i no, my po prostu nie mamy potrzeby ani się bać, ani niepotrzebnie biegać po lekarzach. Kiedy trzeba, to trzeba, ale akurat w tych sytuacjach sobie radzimy super. Dokładnie, są to całkowicie takie domowe, przyziemne sytuacje. I ja zawsze wspominam, słuchajcie, jak to opowieści starszych ludzi, kiedy w zasadzie dostanie się do lekarza, to było w sytuacjach zagrażających życiu i każda matka, słuchajcie, potrafiła sobie na co dzień poradzić ze zdrowiem swoich i ze swoich dzieci. Teraz może dostępu do natury nie mamy już w takim stopniu jak kiedyś, prawda? Nie mieszkamy na wsiach, nie mieszkamy gdzieś tam na odludziu. Wiele z nas mieszka w miastach, ale domowa apteczka ziołowa, skompletowana odpowiednio do naszych potrzeb, słuchajcie, spowoduje, że po prostu będziemy zawsze spokojne i zdrowe razem z naszymi rodzinami. Tak jest i warto kupować olejki poprzez właśnie konsultantki, bo nigdy nie zostaniecie sami, a olejki są tak wszechstronne, że właśnie okazuje się, że ktoś może mieć jakiś problem z pajączkami, z żylakami, z jakimiś innymi, jakieś inne problemy i może mieć akurat olejek na to. Wystarczy tylko zapytać. Tak. Natomiast jeżeli kombinujemy, szukamy gdzieś po internecie, no to zostajemy sami sobie i musimy sami po prostu zdobywać tą wiedzę. Także warto się zgłaszać tutaj do konsultantki i być pod opieką i w dobrych rękach. Dokładnie tak, zapraszam, tym bardziej, że słuchajcie, ja jestem też taka ostrożna, jeżeli chodzi o receptury, ponieważ każdy potrzebuje innej receptury, nawet może być to uzależnione od pory dnia czy od naszych emocji. Także każda receptura powinna być indywidualnie skomponowana i warto mieć osobę, która Wam w tym doradzi. Także jeżeli jesteście zdecydowani, bowiem, że oglądacie olejki, wiem, że budzą u Was duże zainteresowanie, zapraszam, słuchajcie, powiem Wam, jak najlepiej je zdobyć, jak samodzielnie kupować i mieć dostęp właśnie do grup, gdzie się uczymy i się szkolimy. Także słuchajcie, dużo, dużo zdrowia, korzystajmy bezpiecznie ze słoneczka, z ładnej pogody, z przyrody i do zobaczenia następnym razem. Bardzo Ci, Kasiu, dziękuję, że znalazłaś czas. Pozdrawiamy Monachium. Pa! Również dziękuję. Do zobaczenia. Pa!